Dzień dobry Państwu. Już jutro festiwal na Pograniczu Kultur, na który zaprasza oczywiście Fundacja Sąsiedzi i Książnica Podlaska. Jak widać po plakacie, czeka nas sporo spotkań z twórcami, a ja szczególnie gorąco zapraszam na rozmowę z Michałem Rusinkiem i Katarzyną Kłosińską o ich książce Dobra Zmiana, która opowiada o zjawiskach zachodzących w najnowszej polszczyźnie politycznej. I tego właśnie będzie dotyczyć dzisiejsza zabawa w formie 7 zagadek językowych. Uwaga, uwaga, zagadka numer 1 to jest rzeczownik, który zrobił zawrotną karierę w politycznej polszczyźnie, a dodawany jest do różnych słów, do każdego można dodać to słowo, by podkreślić skojarzenie z obfitością, z nadmiarem, a może nawet z sukcesem. Co to takiego? Mam nadzieję, że Państwo wiedzą. A jeśli nie, to przechodzimy do zagadki numer 2. To słowo nie zrobiło aż tak dużej kariery, ale swego czasu dość często pojawiało się w mediach, a oznaczało nienawiść do domu rodzinnego. Domowstręt inaczej. Trzecia zagadka jest chyba prosta. Danie z mięczaków, które stało się synonimem wystawnego życia władzy. Zagadka numer 4 dotyczy słowa, które wymyślił Aleksander Sołżenicyn, ale dla polskiej polityki wskrzesił je Ludwik Dorn, a oznacza kogoś, kto ma wykształcenie, ale nie potrafi sprostać wymaganiom stawianym intelektualiście. I zagadka 5. Za czasów PRL-u każdy z nas był obywatelem. A dziś naród nazywa się często francuskim słowem, które oznacza sprawującego władzę zwierzchnią. Szósta zagadka. Uwaga, to słowo przywędrowało do nas z Indii i oznacza tamtejszą grupę społeczną, a u nas zaczęto tak nazywać uprzywilejowane środowiska, zwłaszcza to sędziowskie. I zagadka siódma to erudycyjny odpowiednik niemocy, niezdolność do konstruktywnych działań. Co to takiego? Za każdą odpowiedź przyznajemy sobie po jednym punkcie, a kto najszybciej uzbiera komplet, ten otrzymuje nagrodę od Książnicy Podlaskiej. To wszystko. Do zobaczenia na festiwalu literackim na Pograniczu Kultur.